Was serdecznie. Na dzisiejszej lekcji plastyki wykonamy sobie taką plastyczną pracę o tematyce świątecznej. U dołu kartki białej naszkicujemy sobie świerkową gałązkę i namalujemy ją później farbkami. Czyli najpierw brązową farbką tą część, gdzie jest patyczek. To ma być świerkowa gałązka, więc oczywiście do brązowej części trzeba dorysować igiełki. I rysujemy sobie takim cienkim pędzelkiem, najpierw wzdłuż tutaj tej głównej gałązki. Takie mniejsze igiełki. A później przy każdej gałązce rysujemy też właśnie takie kreseczki. Tworzymy taką właśnie świerkową gałązkę iglastą. I tak każdą igiełkę w ten sam sposób. Pamiętajcie, że ładna gałązka powstanie nam wtedy, kiedy użyjemy cieniutkiego pędzelka i wszystkie te kreseczki, te igiełki będziemy tak właśnie delikatnie rysować cienkim pędzelkiem. Na pewno pomoże to też naszym rączkom. Będziemy ćwiczyć precyzję. Kiedy gałązka będzie gotowa, odłożymy ją na bok do wyschnięcia. A w międzyczasie z kolorowego papieru wytnijcie sobie takie trzy wąskie prostokąty w różnych kolorach. Ja sobie akurat wycięłam niebieski, czerwony i brązowy. I każdy z tych prostokątów zginacie w formę takiej harmonijki, czyli do przodu odginamy i równiutko do tyłu i tworzymy taką harmonijkę. Do przodu, do tyłu i w ten sposób postępujemy z każdym z prostokątów w całości. Zginamy w taką harmonijkę. Każdy kolor z każdego koloru zrobiona jest już harmonijka. Z niebieskiego, z brązowego i z czerwonego. I teraz sobie tylko dopasuję długość. Mogę na przykład zrobić jedną świeczkę troszkę krótszą, jedną troszkę dłuższą, a jedną najkrótszą. To już sobie zależy od Was, jaka długość. I następnie smarujecie klejem tutaj te ząbki z góry i z dołu. Środka tej harmonijki nie smarujemy. I naklejam świeczki na gałązki. Tak, żeby były tak troszeczkę przestrzennie. Na przykład tutaj sobie dam niebieską świeczkę. Brązową. I ostatnią świeczuszkę naklejam sobie tutaj. Można troszeczkę porozciągać, żeby to fajnie wyglądało. I teraz kolejnym etapem trzeba wyciąć sobie takie trzy żółte płomyczki i nakleić tutaj nad każdą świeczką. Przy użyciu czerwonej farbki można te płomyczki troszeczkę podmalować jeszcze tutaj w koło, jak ktoś chce, jak nie, to można zostawić żółte.
i czarnym flamastrem dorysować knot, bo w każdej świeczce jest przecież knot. Oczywiście taki obrazek możecie sobie jeszcze dodatkowo ozdobić własnymi pomysłami. Możecie wyciąć aniołka, gwiazdki, bombki, co Wam się już tutaj zmieści. Pozostawiam to już Waszej kreatywności, Waszej wyobraźni. Ja bym chciała, abyście spróbowali uzyskać właśnie te harmonijkowe świeczki i świerkową gałązkę. Pozostałe rzeczy zróbcie już samodzielnie. Do widzenia.